Więc widzę w Redru po meczu z Legią Warszawa, tak zwane derby Polski. Niestety mecz przegrany, wracamy po dłuższym czasie. Mam nadzieję, że od tego momentu będziemy się częściej i regularnie tutaj ze Sławkiem na Widzę w Redru pojawiać. Ja ze swojej strony mogę zadeklarować więcej czasu, więc myślę, że postaramy się wrócić do tego, co nam dobrze wychodziło. A tymczasem co? Zapraszamy Was oczywiście do rozmowy, do oceny tego meczu. To jak w Waszych oczach ten mecz wyglądał. W pierwszej kolejności na pewno przedstawimy swój pogląd tego, jak my to widzieliśmy, jak naszym zdaniem zaprezentował się Widzew w stolicy. I co? Myślę, że i tak, i tak. Mimo wszystko, mimo tej całkiem niezłej, dobrej gry, całkiem dobrej defensywy, to niesmak na pewno zostaje i to na pewno we wszystkich kibicach Widzewa gdzieś tam w środku tkwi, bo stracić taką bramkę w taki sposób, w takim momencie meczu na pewno boli, tym bardziej, że wydaje się, że tam na pewno punkt był do urwania. Sławek, zacznij, a potem będziemy kolejno dawać głosy, jeżeli takowe będą i będziemy powoli sobie omawiać ten mecz, to jak to wszyscy widzieli po dłuższej przerwie na Redrumie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, chociaż pewno nie jest to dobry wieczór dla kibiców Widzewa. To jest Redrum 67 po derbach Polski, tak zwanym klasyku Legia Widzew. Co tu powiedzieć tak na gorąco? Przyznam się szczerze, że głowa jeszcze mi paruje, głównie ze złości. Uważam, że no frajersko przegraliśmy ten mecz. Uważam, że to był mecz przynajmniej na remis. Przynajmniej na remis. Punkt powinniśmy z zamkniętymi oczami przywieźć w plecaku do Łodzi z powrotem. Natomiast przyjeżdżamy zerowym dorobkiem punktowym do Łodzi, niestety. Można powiedzieć, że jest takie stare piłkarskie przysłowie, że graliśmy jak nigdy, przegraliśmy jak zawsze na Łazienkowskiej, niestety. Mam takie wrażenie na gorąco, że zmiany nam nie pomogły niestety. Tutaj wrzucam kamyk do ogródka trenera Myśliwca w mojej ocenie, bo uważam, że te zmiany nam nie pomogły, że ten punkt był... To może Sławek, to może najpierw ocenimy sobie początek tego meczu, bo od razu do zmian, tutaj jest, te zmiany to też był kluczowy moment. Ale może zacznijmy od tej pierwszej połowy, jak to się zaczęło. Warto też wspomnieć o tym, że nie weszliśmy na sektor i tak dalej, i tak dalej. Może zacznijmy od samego początku. No tak, tak. No kibice trzeba powiedzieć się odbili od bram stadionu przy Łazienkowskiej. Niestety z tego, co tutaj dochodziły do nas głosy, my na tym meczu nie byliśmy. Mieliśmy być okazję na poprzednim. Wiemy doskonale, wielokrotnie bywaliśmy na tym stadionie. Na tym nowym, na starym, więc tam zawsze było bardzo ciężko z chodzeniem. Natomiast dzisiaj z tego, co tutaj głosy do nas dochodziły, to nie podobała się oprawa kibiców Widzewa, nie podobały się flagi Sochaczewa i Warszawy panom organizatorom. Nie wiem dlaczego nie podoba się flaga panom organizatorom w stolicy Warszawy czy Sochaczewa. Pewno boli ich to, że mamy tam swoje prężnie działające fankluby i to jest dla mnie skandaliczna decyzja i w ogóle jakaś niezrozumiała. Znaczy generalnie to jest w ogóle problem na wielu stadionach w Polsce. No, nawet niesienie oprawy jest dużym problemem. Akurat w Warszawie faktem no jest to duży wyczyn wejść w odpowiednim czasie. W ogóle, żeby wejść na ten stadion z pierwszym gwizdkiem, to jest duży problem. Też miałem okazję tam bywać i generalnie nie jest prosto, nie jest łatwo, ani przyjemnie. Powroty też nie są fajne, także... No kiedyś ten stadion nazywali tak kolokwialnie jako Guantanamo, tak? My tak pamiętamy tak. Ostatni wyjazd na Legię, poprzedni, gdzie 3 godziny nas trzymano po meczu na stadionie prawie, więc to na schodach i przy samym wyjściu, więc no nie była to przyjemna wycieczka, muszę powiedzieć. I tak naprawdę, ale zdarza się to na wielu stadionach. No, u nas w Łodzi też Górnik z oprawą nie wszedł, tak? Więc generalnie ja jestem mocno przeciwny temu. Po to to jest, tym bardziej takie mecze. No, jakby no nie tak, było, ale tutaj wiesz, oprócz oprawy to dochodziły też głosy, że kością niezgody właśnie były te flagi Sochaczewa tak, i tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jest kwestia tych flag, przede wszystkim race i tak dalej.
Ale ja mówię o generalnie tym problemie, że na przykład na Widzewie ostatnio Górnik nie wszedł, tak? Z podobnego powodu, więc generalnie rzecz biorąc, żeby nie było, że generalizujemy, że tylko Legia ma taki problem, to problem jest generalnie na wielu stadionach tego typu. Ja akurat sam jestem kibicem, nieraz byłem na wyjazdach, więc generalnie no, dla mnie, czy to przyjeżdżają do nas, czy my jedziemy do kogoś, no, gdyby nie te wyjazdy, gdyby nie ci kibice, którzy jeżdżą za tym klubem, czy za innymi, no to te mecze nie miałyby takiego rozgłosu, nie miałyby takiego wow, jak właśnie te derby polskie, chociażby o których mówimy teraz. Bo jednak ten mecz, no, temu meczu, ten mecz nabiera kolorytu przede wszystkim ze względu na kibice. Na kibiców oczywiście wiadomo, dawne spotkania, Mistrzostwa Polski i tak dalej, ale jednak to, że to dzisiaj dalej elektryzuje wszystkich na takim samym poziomie, to jest właśnie dzięki temu, że ci kibice są i jeżdżą i, no, i przede wszystkim się pokazują z dobrej strony. Kiedy piłkarsko nie dojeżdżamy, to kibicowsko z reguły jesteśmy na odpowiednim poziomie, więc no szkoda, że akurat dzisiaj się nie udało. Być może przy wsparciu naszej trybuny i prawie 2000 fanatyków, być może ta bramka by nie wpadła, a kto wie, może byśmy wygrali, bo przesłanki ku temu były jak najbardziej. Także myślę, że ten temat no, jest taki drażliwy, ale solidarnie nie weszliśmy, więc myślę, że trzeba się ku temu przychylić, że ta decyzja była dobra. Albo wchodzimy wszyscy ze wszystkimi flagami, albo nie chodzimy w ogóle. I myślę, że tak musi być. Tak, jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego, jak to mówią, więc podpisujemy się pod tą decyzją naszych kibiców. Natomiast wracając na Murawę, to muszę powiedzieć, że miałem obawy co do tego meczu. Pewno jak większość kibiców Widzewa. Ten tydzień nas nie rozpieszczał. Wiadomo, jak zaprezentowaliśmy się w pucharowym meczu w Zielonej Górze. Natomiast tam się skończyło, jak wszyscy wiemy, z happy endem i fajnie. I z tego się wszyscy cieszymy, że awansowaliśmy do kolejnej rundy Pucharu Polski. Pewno każdy ma jakieś tam marzenia, żeby tą majówkę spędzić na Narodowym i ten sen nasz dalej trwa, oby jak najdłużej, oby do Stadionu Narodowego. Natomiast, tak jak mówię, pewno obawy wielu z nas miało przed tymi derbami Polski z Legią na Łazienkowskiej. Pewno nie było wśród nas ani jednego takiego kibica, który by na spokojnie podchodził do tego meczu. Oczywiście w sensie takim, że jesteśmy tam w stanie spokojnie zrobić jakieś punkty. Natomiast muszę powiedzieć, że dzisiaj pozytywnie jestem zaskoczony naszą postawą. Jestem pozytywnie zaskoczony naszą postawą. Oczywiście były słabsze fragmenty w tym meczu, ale jeżeli miałbym całościowo to porównać i porównać przede wszystkim potencjał czysto piłkarski, który jest u nas i w Legii, to trzeba przyznać, że to był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, no rozmawialiśmy przed meczem też prywatnie i mówiliśmy, nie, że mecz meczowi nierówny, że to generalnie no żadnych wniosków pozytywnych po tym, co się ostatnio wydarzyło, wyciągnąć nie można przed tym meczem. Oni na fali, dużo bramek, my raczej równia pochyła do dołu, mało bramek, generalnie słaby poziom. No i wyglądaliśmy mocno średnio, ale wiadomo, że to jest Polska Liga tylko i tutaj się w sumie mogło wydarzyć wszystko i tak naprawdę prawie się wydarzyło wszystko, bo wcale nie byliśmy gorszym zespołem. Generalnie tak zaczynając od samego początku, to pierwsze 10 minut średnio mocno wyglądało. Wyglądaliśmy, znaczy generalnie dobrze broniliśmy, ale daliśmy się mocno zepchnąć do defensywy i raczej to wyglądało, że prędzej czy później tą bramkę stracimy, przynajmniej w mojej ocenie. Ale wyglądaliśmy solidnie, fajnie wychodziliśmy z podpressingu. Mieliśmy takie momenty, gdzie Legia nas zamykała w takim zamku hokejowym, ale my potrafiliśmy po kilku podaniach wyjść z tego i wyprowadzaliśmy jakieś tam kontry, które były no, w mojej ocenie całkiem niezłe. Przede wszystkim tam napędzał to Kerk wyprowadzeniem piłki bardzo dobrym, bo jednym podaniem potrafił otworzyć drogę czy to do bocznych sektorów, czy to podaniem prostopadłym. No i Cybulski, który był w miarę aktywny. Miał tam parę momentów, w których mógł się zachować lepiej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że akurat w tym meczu naprawdę zagrał niezłe spotkanie. I od jakiejś tam powiedzmy 15 minuty zaczęliśmy wyglądać całkiem nieźle. Była tam sytuacja Kerka, gdzie chyba Kerka, jeżeli się nie mylę, tą piłkę zagrał na Rondicza, który nie wiem, co on tam chciał zrobić, czy on chciał to przyjmować, czy zgrywać klatką piersiową do Szechu, jeżeli się nie mylę.
ale generalnie to powinno być uderzenie z pierwszej piłki. To jest kolejna sytuacja. Mam wrażenie, że chciał właśnie przyjmować i pierwszą myśl, jaką miałem w głowie, to którą już asystę Rondit zabiera no, Kierkowi. No właśnie, powiem Ci szczerze, że ja generalnie to uważam, że tam powinien być oddany strzał. Tak ja to widzę. No tam głową ta piłka powinna zostać atakowana bezsprzecznie. No. I generalnie no szkoda tej sytuacji, bo naprawdę to był moment, w którym naprawdę Widzew no wyglądał na zespół, który gdyby w tym momencie strzelił, to była duża szansa, żebyśmy my troszkę inaczej sobie ułożyli mecz i całe szczęście, że w tym momencie, kiedy straciliśmy tą bramkę, bardzo szybko odrobiliśmy, bo moment, w którym straciliśmy bramkę, to chyba najgorszy po piłkarsku, zaraz do szatni. Najgorszy i głupia to tak ta bramka. Niedobrze zwiastowało całego tego spotkania na drugą połowę. No ale wróciliśmy, natomiast no, jeżeli ma się takie sytuacje, jak właśnie Rondich miewa, zresztą on tych sytuacji z główką to miał dosyć sporo, bo w drugiej połowie chyba też była taka sytuacja, gdzie ta piłka spadała mu na głowę i zamiast uderzyć piłkę, to trafił chyba w zawodnika Legii, albo nie trafił w ogóle w piłkę. Nie trafił. To nie też trafił, była sytuacja taka, gdzie naprawdę można było fajnie przyłożyć i no przynajmniej oddać dobry celny strzał. Moim zdaniem kiepski mecz w jego wykonaniu i nie rozumiem, dlaczego przebywał na boisku dosyć długo, bo dla mnie wynik inaczej. Dla mnie generalnie Rondić to, że strzela te bramki, strzela oczywiście, ale mam wrażenie, że no z takim gościem, jakim jest Kerk, który naprawdę w każdym spotkaniu tworzy przynajmniej 3-2 podania, które śmiało można wykorzystać, a przynajmniej oddać dobry strzał na bramkę. I od momentu, kiedy Kerk wszedł na wyższy poziom, przede wszystkim fizyczny, bo to widać, że presuje, bardzo często jest wyżej w pressingu od Rondicza, nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie od momentu, kiedy zaczął po prostu grać pierwsze skrzypce w środku pomocy Widzewa, jako kreator, jako ten, który rozgrywa, jako ten, który jest pierwszym zapalnikiem do wyjścia z piłką w momencie, kiedy tą piłkę przejmujemy, to w każdym meczu, no mówię, przynajmniej te 2-3 sytuacje, które naprawdę mogą stworzyć zagrożenie, on tworzy, natomiast no, wykańczanie tych sytuacji no, pozostawia wiele do życzenia, bo myślę, że klasowy napastnik, aczkolwiek nie ujmuje niczego Rondiczowi, bo na ten poziom, na którym my jesteśmy, i pod ten styl gry, który my preferujemy na ten moment, on wydaje się napastnikiem stworzonym pod to, tylko no ta skuteczność niestety mocno kuleje i co za tym idzie też, te liczby też kuleją, no bo asyst, które powinien mieć Kerk i bramek Rondicz, który powinien mieć po tych asystach, no to naprawdę powinno być ich przynajmniej kilka więcej, bo to widać gołym okiem, no i jeden i drugi w miarę dobrze funkcjonuje, jeżeli chodzi o to zagrywanie piłki, do Rondicza, ten Rondicz po prostu dochodzi do tych sytuacji, co nie zawsze jest standardem, umówmy się, bo to też nie jest taka pewna rzecz, że, bo sam napastnicy, którzy po prostu się w tych sytuacjach nie odnajdują, no Rondicz akurat się odnajduje, ale no wykorzystywanie procentowe ciężko mi ocenić, na jakim poziomie to jest, ale na pewno to mocno kuleje i szkoda, bo w takich sytuacjach, jak właśnie te mecze z Legią, przepraszam, no to się mocno uwidacznia, bo my wtedy w takich meczach nie mamy tych sytuacji tak wiele i właśnie to jest taki moment, kiedy brakuje nam takiego Pamulicza ze Stali Mielec, chociaż miał tam taką sytuację, w której się mocno odwinął i gdyby ten strzał był oddany na długi słupek, to kto wie, jakby to się skończyło. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ten Imad Rondić jest odbiciem tak jakby lustrzanym naszej drużyny. Halo, jesteś? Halo, słychać mnie? Nie wiem, czy się słyszymy. No chyba ty mnie nie słyszysz, ja cię słyszę. Dajcie znać, czy mnie słyszycie. Adrian, czy ty jesteś? Bo masz mikrofon zmutowany. Jakbyś mnie słyszał, to odmutuj się proszę i możesz zacząć, bo Zizu nie słyszymy. Ja tutaj dodam Andrzeja też, bo nie wiem, czy to jest problem u mnie, czy to jest problem u was. Halo, halo, słyszymy się. Cześć, Andrzej.
Halo, halo, słyszymy się? Tak, teraz tak, ale czy słyszałeś mnie wcześniej, jak mówiłem? Tak, ja cię słyszałem, tak, aha, tak. Okej, okay, to nie wiem, czy był jakiś problem. W każdym coś razie... może się... Ale ja chciałem po prostu tylko powiedzieć na temat tego Rundicza. Słyszałeś wszystko, co mówiłem o Rundiczu, Hamuliczu i tak dalej? Tak, tak, właśnie tak, dlatego chciałem się... Od... Okay. Dlatego okay. Chciałem się odnieść do tego, bo... Wydaje mi się, że Rondić to jest takie odbicie lustrzane naszej całej drużyny, czyli ja mam już od dawna taką hipotezę, że my jesteśmy drużyną, która potrafi zaskoczyć wszystkich i wygrać mecz, którego się nikt nie spodziewa tak naprawdę i przegrać mecz, który każdy się spodziewa, że powinniśmy wygrać. I to samo jest z Rondiczem, on potrafi strzelić gola tak naprawdę z pół sytuacji, tak jak w Lublinie poprzez pressing na bramkarza, tak? I nikt by się nie spodziewał, że taką bramkę strzeli. I potrafi też marnować, no, trzeba powiedzieć, patelnię, któremu dogrywa Kerk. Jak już dobrze liczę, to już chyba 4 asysty Kerk mógł mieć dodatkowo na Rondiczu, tak? Dzisiaj była 4, bo w Gdańsku mógł mieć, z Gliwicami mógł mieć, w Katowicach mógł mieć. Znaczy generalnie Rondicz dzisiaj zagrał dosyć słaby mecz według mnie, jeżeli chodzi o tą całą pracę, którą wkładał w poprzednich spotkaniach, być może zadania dzisiaj były inne, ale uważam, że akurat dzisiaj Rondicz był do zmiany i to 1-1 za Hamulicza. Ja kompletnie nie rozumiem zmiany Kerka, bo w momencie, kiedy zmieniamy Kerka, to nasza gra siada i to nie jest pierwszy raz. Ja też. To jest kolejna sytuacja, kiedy Kerk schodzi z boiska. Ja rozumiem, że on może nie mieć siły na 90 minut, ale mamy wynik. Potrzebujemy gościa, który potrafi przytrzymać piłkę. Wiadomo, że Legia będzie wyżej się ustawiała i będzie chciała nam strzelić bramkę, ciskając nas czym bliżej naszej bramki. Co za tym idzie, przy wychodzeniu z kontrami jesteśmy w stanie... A przede wszystkim, Patryk, jeżeli zmieniamy skrzydła i chcemy zaskoczyć Legię tą świeżością na skrzydłach, no to też musisz mieć gościa w środku pola, który potrafi te skrzydła uruchomić, prawda? Jakimś prostopadłym. No tak, dlatego właśnie mówię, że w momencie, kiedy ściągasz takiego gościa, który tak naprawdę poza Alvarezem, ale i tak uważam, że Alvarez, jeżeli chodzi o wyprowadzenie podania do przodu, jest przynajmniej 2 poziomy niżej od tego, co prezentuje Kerk, w mojej ocenie, no to od razu zamykasz się na to, że tu się raczej nic dobrego nie wydarzy. I ja tego nie rozumiem. Ja jestem w stanie zrozumieć to, że Kerk może nie mieć siły, natomiast to jest gość, który wcale nie musi przebiec pół boiska, żeby zagrać domą piłkę, bo w tej sytuacji, kiedy strzeliliśmy bramkę, to Kerk zagrał tą piłkę i tak naprawdę no, trzeba sobie powiedzieć, że on generalnie przyjmuje, rozgląda się, zagrywa. To jest moment tak naprawdę. On nie potrzebuje dużo, także w momencie, kiedy Legia nas ciśnie, w momencie, kiedy stoją wysoko i jesteśmy całą jedenastką na naszej połowie, no to musisz mieć gościa, który w momencie, kiedy odbieramy piłkę, dostaje ją i wyprowadza do szybkich skrzydeł. Pozbywanie się go bez względu na to, czy on ma dużo siły, czy nie. Tym bardziej, że no jeżeli zdejmujemy Kerka, który wyglądał całkiem nieźle fizycznie i nie widziałem, żeby on był jakiś tam mega niewydolny, no to w takim razie nie rozumiem sytuacji, dlaczego jeżeli gramy w pucharze i Hamulicz ledwo co utyka i gramy w 11, a to, że zawodnik powiedział, że chce grać, to i tak za wiele nie zmienia, bo to tutaj trener powinien decydować. I Hamulicz nam nic nie dawał w tym spotkaniu od momentu, kiedy no, ta kontuzja była i to bardzo widoczna. Więc no, jeżeli w takim meczu zostawiamy zawodnika, bo może coś tam wpadnie i gdzieś strzeli, to tym bardziej nie rozumiem zdejmowania Kerka w momencie, kiedy mamy wynik całkiem niezły i jest szansa na to, żeby nawet to wygrać. Człowieka, który od kilku spotkań kreuje na grę. Jest mózgiem. Sytuację. No po prostu to jest tak jakbyś sobie obciął głowę po prostu. No, No tak. I to jest generalnie, dla mnie to jest granie na szkodę troszkę, bo ja nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. Jeżeli masz najlepszego zawodnika, to nie. Dlatego mówiłem na początku, że te zmiany, mam takie wrażenie, jakieś z tyłu głowy cały czas mi to siedzi, że nam zupełnie nie pomogły w dzisiejszym meczu, bo ja oczekiwałem, że zejdzie Rondicz na 9 na szpicy, zmieni go świeży Hamulicz. Jeżeli trener chciał wymienić skrzydła, no to ja właśnie oczekiwałem, że ten Sebastian wtedy nawet bardziej statyczny, ale w środku pola operujący z wiadomo jaką on ma ułożoną stopę, tak, to może uruchamiać te nasze skrzydła. No trzeba też powiedzieć, że te skrzydła, te zmiany tych naszych skrzydłowych, no nie dały nam za wiele. No, Gong to dla mnie jest w tej chwili, na chwilę obecną, nieporozumienie jakieś tak naprawdę. No, parę razy dosyć nieźle urwał, no ale poza tym urwaniem chwilowym takim,
to tam raczej nie ma... Przypominam, że to jest zawodnik, za którego zapłaciliśmy jak na nasze możliwości niemałe pieniądze, więc na razie to jest bardzo, bardzo, bardzo słabo go oceniam. Mam nadzieję, że odpali. No nie takie rzeczy piłka widziała, natomiast no, na chwilę obecną wygląda przesłabo ten zawodnik. Problem polega na tym, że na pozycji takiej jak Kerk, to wiadomo, że jest potrzebna jakość piłkarska i przede wszystkim u Kerka był problem fizyczny, te kontuzje i stąd bardzo dużo ludzi go oceniało, że go nie chcieliśmy po prostu. Ja akurat byłem tym, który bardzo chciał Kerka i uważałem, że to jest gość, który ma jakość, bo jeżeli ktoś coś tam widział, piłkę na niezłym poziomie, jedni piłkę lubią taką, drudzy inną, no każdy lubi co innego, natomiast ja akurat piłkarsko Kerka bardzo wysoko oceniałem od samego początku. Zresztą z Izu to samo, rozmawialiśmy nieraz na ten temat i mimo tych kontuzji, mimo tego wszystkiego, to ja uważałem, że to jest gość, który ma najlepiej ułożoną nogę w klubie. Od meczu ze Stalą uważam, że drugą osobą taką jest Hajryzi, który ma bardzo dobrą prawą nogę. Po kilku centrach to zauważyłem i w mojej ocenie to jest mega gość, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki. Ale wracając do problemu do Gonga, no to skrzydłowy to przede wszystkim co musi mieć, to musi mieć odejście. On to odejście ma, no ale później to generalnie nie wiadomo, co tam się wydarzy. Albo gdzieś ta piłka zniknie, albo on się przewróci, albo równowaga. No generalnie... Chaos, totalny chaos można tak, powiedzieć. Tak, jakbyś wziął człowieka, który po prostu ma zrobić zamieszanie, to tak mniej więcej można to streścić. Także ciężki temat. To zanim może będziemy dalej rozmawiać o tym, co tam się wydarzyło, te zmiany i generalnie cały ten mecz, to mamy trzy osoby tutaj czekające na głos. W pierwszej kolejności chyba był Adrian, potem Andrzej, potem Adrian kolejny, czyli Adrian Wolniak. Dobry wieczór, zapraszamy. Jak w twojej opinii wygląda ten mecz? Cześć panowie. Mecz pełen walki, jakby przeciwnik, który nam pasuje przy naszym stylu, czyli możemy grać z szybkiej kontry. Natomiast ja mam jedno pytanie. Jak oceniacie sytuację z Sypkiem z początku meczu? Moim zdaniem tam ewidentnie ta interwencja była w jego nogi, a nie w piłkę i powinien być dla nas rzut karny. No tam wiesz, tłumaczyli komentatorzy, że niby tam piłka stanęła w miejscu, że nie pokrywała się dalej. Dla mnie osobiście nie ma. Ja bym chciał zobaczyć więcej powtórek, wiesz, jakieś ujęcia z innych kamer, bo to, co nam pokazano w telewizji, to takie jakieś było biedne, szczerze mówiąc. Biedne i też tylko jedna powtórka z jednego ujęcia, tak żeby za dużo nie pokazać. No tak, to mogę się zgodzić, natomiast w mojej ocenie bardzo miękki karny, taki sam jak został podyktowany przeciwko nam, więc dla mnie osobiście tu jedenastki nie było. No co, no nie będę się tu bardzo rozwodził, dla mnie nie było, mimo że można by było pewnie po przepisowemu to gwiznąć, natomiast uważam, że mocno naciągane by to było. Aczkolwiek pewnie ta decyzja, jakby to była jedenastka, pewnie według przepisów mogłaby się wybronić. No właśnie, bo już w tym sezonie tych miękkich karnych i na nas, i na innych drużynach odgwizdanych było wiele. Jakby brakuje takiej konsekwencji w tych decyzjach. No dobra, a ten karny w Pucharze Polski z tą pociągniętą koszulką dla ciebie jedenastka, czy nie? No jedenastka, tam był ściągany i to było widać, jakby, że no widzisz, został wtrącony. A ja uważam, że nie było i Zizu chyba też. No ja uważam, że nie było, dlatego, bo tempo i dynamika akcji w zwolnionym tempie wygląda zupełnie inaczej niż w czasie rzeczywistym. I tam uważam, że sędzia podjął decyzję w Zielonej Górze na podstawie zwolnionego tempa i tej takiej słabej dynamiki tej akcji, zwolnionej zdecydowanie. W czasie naturalnym uważam, że taka decyzja nie powinna zostać podjęta. Natomiast tutaj kolega mówi o braku konsekwencji, no to tu brak konsekwencji w sędziowaniu to widzimy na wielu płaszczyznach, tak? My pamiętamy, jakiego dostaliśmy karnego po wybiciu Gikiewicza we Wrocławiu piłki po piąstkowaniu, gdzie tam obcierkę głowy była delikatna zawodnika Śląska i dostajemy takiego karnego przeciwko nam, a później jest sytuacja taka podobna w sercu Łodzi, gdzie karny zostaje niegwiznięty, więc tutaj konsekwencji brakuje na wielu płaszczyznach. Też nie rozumiem tych spalonych, tych rysowanych linii na żyletki, można powiedzieć. Tutaj też są bardzo duże kontrowersje. No dobra, to tyle ode mnie.
oddaję głos następnym. Dobra, dziękuję. Adrian, jak się włączyć do rozmowy, to zapraszamy jak najbardziej. Cześć, Andrzej. Dobra, dobra. Witamy Cię serdecznie po dłuższej przerwie. Fajnie, że jesteś. Słuchamy. Cześć, cześć, czołem. Witam również wszystkich. No szkoda, szkoda. Graliśmy naprawdę dzisiaj dobre zawody. W tej drugiej połowie mieliśmy więcej z gry. No oczywiście Legia strzeliła bramkę, ale takich klarownych sytuacji mieliśmy więcej, no bo była ta sytuacja Rondicza, gdzie Tobiasz się nie popisał, był słupek Alvareza, była ta bomba Hamulicza, gdzie z kolei Tobiasz to wybronił, więc na pewno wielka szkoda, bo Legia była dzisiaj do walnięcia. Zresztą a propos tej dyskusji z Kerkiem, akurat uważam, że Kerk zagrał w bardzo przeciętne zawody. Oczywiście tam rzucił piłkę Rondiczowi i strzelił bramkę, ale w pierwszej połowie miał 9 strat, a podania miał do najbliższego, bardzo asekuracyjne, więc jestem wielkim fanem Seby, ale dzisiaj te zawody były przeciętne, więc dlatego został szybko zmieniony. Natomiast Myśliwiec grał o pełną pulę. Ale przepraszam, że ci przerwę, ale nie masz wrażenia, że mimo wszystko, nawet jeżeli Kerk zagrałby słabsze spotkanie, to jest to jeden z niewielu zawodników, który może dać coś ekstra w środku pola? Nie, oczywiście, Patryk, tak, nie, to jest, wiesz, jego lewą nogą może chłopak wiązać krawaty i to widać. Natomiast akurat dzisiaj, tak, ja byłem na stadionie, to tak z perspektywy trybun, no tak grał trochę asekurancko. No oczywiście dograł tą piłę, strzelił bramkę, więc na pewno ogólnie na plus, ale nie był jakiś taki... żeby mówić o tym, że to był akurat jego świetny mecz. Natomiast no, ja bardzo żałuję, bo Myśliwiec chyba czuł, że Legia jest słaba w drugiej połowie, bo faktycznie w którymś momencie tak ładnie tam dominowaliśmy i chciał zagrać o pełną pulę, dlatego zdjął Kerka. Zagraliśmy na dwóch napastników. No i te sytuacje były, więc to naprawdę żal, bo w zasadzie dzisiaj graliśmy bez słabych punktów. No okej, okay, Gong, bardzo słaba zmiana, Łukowski też niewidoczny, ale ten podstawowy skład zagrał naprawdę nieźle. Obrona w miarę pewnie. No, podobałeś dwie Andrzej, bramki i tak. Ale podobałeś i Andrzej, tak straciliśmy. Bardzo żal tej drugiej bramki, bo to była taka przysłowiowa bramka z dupy. I w sumie ten remis byłby na pewno bardziej sprawiedliwym wynikiem. A sytuacje były i po naszej stronie, i tam Legia też miała, raz tam Giki wybił piłę, w zasadzie dwa razy, bo w pierwszej połowie taką główkę wybił, przeniósł nad poprzeczką, w drugiej połowie taki strzał obok słupka, więc równie dobrze mogło być i 3-3, dlatego żal, ale jestem zbudowany, no bo te ostatnie mecze w lidze graliśmy fatalnie, no, z Górnikiem, Andrzej, to był dramat. A powiedz mi, jak oceniasz tą bramkę na 1-0 od Legii? Uważasz, że tam Giki mógł się bardziej postarać? Bo w mojej ocenie ten strzał no do obrony. Tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem, jak to widziałeś z perspektywy trybuny, ale dla mnie strzał w środek bramki praktycznie i według mnie do obrony, aczkolwiek no, mogę się zmienić. Byłem po drugiej stronie stadionu, ale no, nie zareagował. Tak? Tam nie było interwencji, więc mógł zrobić więcej. Ta bramka go trochę obciąża, no ale w dwóch innych sytuacjach nam, co najmniej w dwóch innych sytuacjach nas uratował, także taka jest gra bramkarza, no ale ogólnie myślę, że mamy teraz dwóch teoretycznie słabszych przeciwników w lidze, tak, Zagłębie chyba i Puszcza, więc myślę, że jeśli taką grę utrzymamy jak z Legią, a nie z Górnikiem, to powinniśmy zacząć punktować, no bo to najwyższa pora, żeby się nie skończyło jakimś tutaj kompletnym marazmem w środku tabeli. Natomiast dzisiaj ogólnie na plus, no nawet ta obrona, mimo tych dwóch straconych bramek, tam w sumie dawaliśmy radę. Dobry występ Kastratiego, dobry występ Kozłowskiego, Silva trochę elektryczny jak zawsze, ale w sumie też tam nie ma się do czego przyczepić. Środek bardzo mocny, no Rondicz mało widoczny dzisiaj, to prawda, tak jak miał sytuację, ale nie strzelił w swoim stylu. Szkoda tego strzału Hamulicza, no bo gdyby Hamulicz to strzelił, to no, to byłby piękny gol, naprawdę. Szczerze, że była powtórka taka w slow motion z pokazanymi kibicami Legii, jak ta piłka leciała i no, było tam widać, że ludzie byli przejęci tym strzałem, także... Strach w oczach. Przerażenie, naprawdę. Generalnie ten strzał, gdyby był po długim słupku, to jestem przekonany, że tam Tobiasz by nawet się nie ruszył. Tak, tak.
No dobra, ma, dobra, także zobaczymy. Ważne losowanie też jutro, tak? Kogo, nie wiem, kogo chcielibyście trafić w Pucharze Polski, ja najbardziej chciałbym trafić LKS. Również. Tak, ja derby, też, derby. Derby i też uważam, że to by był fajne zwiększenie tej naszej dominacji w ostatnim czasie w derbach. Tak, to prawda. No dobra, to pozdrawiam wszystkich i oddaję głos innym. Pozdrowienia. Dziękujemy, dobrego wieczoru. Dzięki. No to jest Adrian Pryczek. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Witamy i zapraszamy. No to ogólnie warto zaznaczyć to, że to były bardzo dobre zawody w wykonaniu naszych piłkarzy. No trafiliśmy niestety na rozpędzoną Legię. No, po dzisiejszym spotkaniu to jest piąty mecz z rzędu, gdzie Legia zdobywa 3 punkty. Oczywiście chodzi mi o puchar, jak i o Ligę Konferencji, ale no, to jest piąte zwycięstwo z rzędu, a my za to mamy dołek, co już żeście zdążyli nadmienić. Ale ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, co tutaj Andrzej wspomniał. Chodzi mi o formę Castretiego. Wydawało mi się, że był jednym z właśnie z gorszych elementów Widzewa dzisiaj. No, sama ta główka, gdzie Gikiewicz musiał bronić, a no, przegrał ten pojedynek z Morishitą, który jest Japończykiem i nie grzeszy wzrostem. No tak, tak. I mam wrażenie, że on ciągle ma taki podstawowy szkolny błąd, że on kryje nie od tej strony piłkarzy, co powinien. Generalnie wiecie co, Castrati to chyba, bo Andrzej chyba nawiązywał do tego, że po tej całej mizerii Castratiego na przestrzeni ostatnich meczów to był chyba jego jeden z lepszych meczy w Widzewie. To może chyba chodziło o to, bo jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę te wszystkie występy, to akurat dzisiaj Castrati mimo wszystko zagrał dużo lepiej niż w poprzednich meczach. To ja się z Andrzejem zgadzam, natomiast no, główne zagrożenie szło wiadomo, że po skrzydłach, więc tutaj można było się spodziewać, że tam gdzie Castrati będzie, no to nie będzie rewelacji, natomiast w mojej ocenie to też było lepsze spotkanie niż na pewno wszystkie dotychczas. Nie no, to jak najbardziej, to się zgodzę, że to było jedno z lepszych właśnie spotkań Castratiego. No wspominając to, jak wyglądało to spotkanie z Górnikiem Zabrze, gdzie chociaż uważam, że może lepiej byłoby, gdyby zagrał Krajewski, dać mu taką szansę na zagranie w tym spotkaniu, ale no to fakt, no na pewno zagrał lepiej niż kiedyś. Co jeszcze chciałem wspomnieć? Zmiany. No, uważam, że zejście Kerka no to trochę pokrzyżowało plany rozbudowania, szczególnie zejście Kerka i wejście Gonga. No, to jest rzecz, którą do tej pory nie rozumiem. Tym bardziej, że Cybulski pierwszy raz widziałem, że chciało mu się i walczył i nie odstawał aż tak od rywali i naprawdę dobry mecz to był w wykonaniu Cybulskiego. No Cybulski też się zgadzam, że fajnie wyglądał. Szkoda tylko, że w tych kluczowych momentach, akurat w tym momencie, gdzie strzeliliśmy bramkę i on oddawał strzał, to generalnie fajnie to wszystko wyszło, natomiast on mógł to ładnie wyczekać i na takim dobrym timingu zagrać w pole karne do Alvareza tam na lewą stronę i Alvarez pewnie wyszedłby wtedy sam na sam. Natomiast wszystkie te podania otwierające były do Cybuli właśnie i generalnie to on wychodził tam. Ale jego możemy, prawda, rozgrzeszyć, bo to jest no jeszcze młody chłopak, więc... Ja to tam generalnie żadnego problemu nie mam z chłopakiem. Ja generalnie tych młodych piłkarzy staram się raczej dopingować niż karać za to, że popełnili błąd. Tym bardziej, że Cybulski wychodził... Jak ja mam wybaczyć, to ja wolę 100 razy wybaczyć Cybulskiemu pewne niedociągnięcia, bo to jest 18-letni młody Polak, niż właśnie Castretiemu, który mam czasami wrażenie, że... Czasami, no często mam takie wrażenie. Dzisiaj znowu miałem... Były takie sytuacje, że on kryje, on robi szkolne błędy, on czasami nie potrafi kryć piłkarza z dobrej strony, w ogóle ze złej strony podchodzi do swoich zawodników. To, że on dzisiaj zagrał stosunkowo niezłe zawody i my się cieszymy z tego, że on zagrał niezłe zawody na przestrzeni tych właśnie słabych, no to też świadczy o poziomie naszej drużyny, prawda? Bo tak jak mówię, w takich meczach decydują detale, nie czarujmy się. W takich zawodach decydują detale, a detale składają się na jakość. I tej jakości niestety dzisiaj było więcej po stronie Legii i tych słabych punktów. Tak? Możemy mówić, że pech,
bo wiadomo, ten wolny na przykład Frana Alvareza, tak, wystarczyło kilkanaście centymetrów w bok i by była bramka, czy mogliśmy otworzyć w ogóle wynik tego meczu, bo tak już wspominaliśmy na początku, kolejne bardzo dobre dogranie Seby Kerka i Rondić, no nie wiadomo, co on chciał zrobić właściwie. Więc możemy mówić trochę o pechu, no ale wiecie, w piłce zawsze suma szczęścia równa się zero. Ja zawsze wychodzę z tego założenia i raz ci los da, raz ci zabierze. Natomiast w takich meczach, gdzie jest ten mecz, można powiedzieć, dość wyrównany i decydują właśnie te detale, no to właśnie te detale to jest ta jakość, której nam dzisiaj troszeczkę brakło w tych decydujących momentach. No i ja tak na ostatnią jakby to, co chciałem powiedzieć, Gikiewicz. No, uważam, że te dwie bramki były do wybronienia. Ta pierwsza w szczególności, gdzie piłka leciała w środek, a druga, no wiemy, że Gikiewicz naciągnął sobie tam mięsień i był opatrywany, ale uważam, że jeżeli wie, że jego kontuzja jakakolwiek może przeszkodzić w obronieniu, powinien zejść i wejść Biegański w tej chwili, gdyż no gdzieś podświadomie nawet mógł się nie rzucić do tej bramki. Znaczy generalnie no ja się zgadzam. Pierwsza bramka moim zdaniem na jego konto. Ja generalnie, jeżeli chodzi o Gikiewicza, bardzo go lubię. Uważam, że to jest człowiek z odpowiednim charakterem na odpowiednim miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o czyste, stricte bramkarskie walory, które nam daje, to uważam, że nie daje nam nic ekstra. A nie macie przekonania przy tej pierwszej bramce Kapustki, że jednak on był tam zasłonięty i on miał tą spóźnioną reakcję, dlatego właśnie, że w ostatniej chwili zobaczył tą piłkę? Tak, natomiast w mojej ocenie, ja nie jestem bramkarzem, każdy teraz może powiedzieć, że Anon się mądruje tutaj, natomiast no instynktownie wiadomo, ten strzał wyglądał, że będzie szedł na długi słupek raczej. Więc generalnie, no, jeżeli strzał idzie w środek bramki, no nie wiem, ja uważam, że mógł tutaj się zachować lepiej. Przy tej drugiej bramce też jestem zdania, że tutaj można było się po prostu zachować ciutkę lepiej. Pewnie Giki by nam teraz powiedział, to wejdźcie, pokażcie, jak robicie to lepiej w jego stylu. Natomiast ja go bardzo lubię, ma dużo dobrych interwencji i chciałbym, żeby był widzę w jak najdłużej, natomiast na dzień dzisiejszy nie uważam, żeby dawał nam coś na bramce ekstra, takiego jak dawał nam na przykład Rawas swojego czasu. Znaczy wiesz, jeżeli by rozłożyć te obydwa gole na czynniki pierwsze, to tam przy tej pierwszej bramce Kapustki to też nie było ataku na tego Kapustkę. On dwa razy uderzał, tak, raz tam ta piłka została zablokowana, Cybul go tam odprowadzał i go później zostawił, z tego co pamiętam. Później już nie pomnę, kto tam do niego w ogóle nie doskoczył. Przy drugim golu znowu Rondić łamie ci ewidentnie linię spalonego, zostaje. Gdyby Rondić zrobił krok do przodu, to był spalony i tego gola by nie było. Tak, ja generalnie nie rozumiem jednej podstawowej rzeczy. Dlaczego przy stałych fragmentach zostawiamy całe przedpole wolne? I to nie jest pierwsza taka sytuacja, bo to jest któraś z kolei, że w momencie, kiedy przeciwnicy mają już stały fragment gry, to my stoimy bardzo głęboko w polu karnym i praktycznie wszystkie piłki są zbierane przez zespół atakujący. I tak zresztą straciliśmy te dwie bramki, więc generalnie no, uważam, że to jest... Kiedyś mieliśmy taki styl właśnie bronienia stałych fragmentów. Nie pamiętam, za jakiego to było trenera, natomiast bardzo mi się to nie podobało. Wiem, że wtedy do Łodzi przyjechał Górnik i Piast i nas zbili wtedy. To chyba było za trenera Niedźwiedzia. I generalnie bardzo mi to nie pasowało, że my w taki sposób bronimy, bo za każdym razem, kiedy był stały fragment, piłka schodziła gdzieś tam na 16-17 metr i był smród. No i dzisiaj tak naprawdę te dwie bramki, no fajnie broniliśmy całe spotkanie, zamykaliśmy te przestrzenie, fajnie wychodziliśmy z pressingu, no i na koniec stracimy bramkę. No śmieszno, no umówmy się. No, tutaj Andrzej powiedział, że frajerska, no bo to taka, no bo to jest frajerska bramka. No. Jakiś kozioł, gdzieś coś wybiega, bramkarz do niej nie wychodzi, obrońcy stoją jak słup. Generalnie... No to wybitnie frajerska. No i to Rondić, który wiesz, który no tak, zostaje właśnie Rondić, i dzięki temu... Rondić akurat tam najmniejszy błąd popełnił w mojej ocenie, no bo generalnie no okej, okay, no spalonych się łapie na całym świecie bardzo dużo i to nie tacy zawodnicy, więc no akurat do niego tutaj ja bym pretensji nie miał, natomiast to, że ta piłka w ogóle jest zbierana przez zawodnika Legii, ona idzie w kozioł, ci obrońcy w ogóle, no dramat, bramka po prostu dramat w mojej ocenie. No dramat. No ja akurat mam pretensje do niego, bo tak jak mówię, no
krok do przodu i by tego gola nie było, a później już sekwencja następnych wydarzeń, no to tak jak dzieci we mgle trochę i no mega, mega frajerski ten gol i no i to najbardziej boli, tak, bo pewno wszyscy jak tutaj się zebraliśmy i jak wszyscy kibice Widzewa oglądali ten mecz, to pewno każdy z nas ma takie poczucie, że przynajmniej ten punkt nam się należał i był w zasięgu, tak. Oczywiście przy większej dozie szczęścia i tak jak mówię, tych detalach, czyli jakości, można pewno by było też pokusić się o czwarte zwycięstwo na Łazienkowskiej, bo przypomnę, że widzę w swojej historii wygrywał 3 razy na Łazienkowskiej. Ostatni pamiętny mecz 2-3 w 97 roku, który nam dał 4. Mistrzostwo Polski. No ciężko nam się tam zawsze grało historycznie i dlatego te 3 zwycięstwa tylko do tej pory odniesione na Łazienkowskiej. Natomiast no, dzisiaj mam wrażenie, że ta Legia naprawdę była do ogrania, tak? Mówię, to zwycięstwo, no to już więcej jakości by było, może na potrzeba, może ciut szczęścia. Natomiast ten remis uważam jak najbardziej był w naszym zasięgu i dlatego tak boli to ta porażka, bo no bo strasznie frajerska mam wrażenie. Ja się jak najbardziej zgadzam, remis tutaj to byłby zasłużony wynik, jednak no troszeczkę ta jakość było widać, że po prostu Legia ma więcej tej jakości. A powiedz mi, ty byś się zgodził ze słowami Andrzeja, że Kerk dzisiaj słabo? Ja się z tym nie zgodzę. Nie wiem, jak Andrzej wspomniał, że mówił, że Kerk dzisiaj przeciętny. A ja uważam, no gdyby nie Kerk, to nie wiem, jakby się to potoczyło. To prawda jest środek, taka, że to ze swoich zadań się wywiązuje, tak? Więc... No jak najbardziej. No, dla mnie Kerk to w środek to był zabezpieczony jak najlepiej. No też widać tą przemianę Kerka względem początków, no ale też wiemy, że kontuzje Kerka niestety nie oszczędzały. Ja nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, ale to jest gość, który bardzo często jest pierwszym, który presuje. To jest w ogóle tak duża... No tak, on w tej taktyce myśliwca jest zdecydowanie często wyżej niż dziewiątka. Wyznacza linię presowania, to on woła kolegów do pressingu, dlatego względem tego, co było, a co jest, to jest w ogóle zupełnie inny zawodnik. No, dla mnie ściąganie Kerka w jakimkolwiek meczu, w którym musimy kreować i nie mamy wyniku, to jest strzał w kolano. Dla mnie tak samo. Ja uważam, że to jest piłkarz, który nawet jeżeli ma jakiś przestój w meczu, zgaśnie ci czy zniknie, to jest zawodnik tak grający niekonwencjonalnie, tak, że potrafi ci w każdej chwili zagrać taką piłkę, która może ci dać no, konkret jakiś tak naprawdę. Nie kupuję tematyki, że on nie ma siły na 90 minut, bo to jest gość, gdzie... Ale już pokazywał coś w tym sezonie, że potrafi grać 90 minut. Tak? To uważam, że w meczu, w którym nie dominujemy i będziemy raczej mieć rzadziej tą piłkę, czyli musimy większą uwagę przywiązać do stałych fragmentów, do dopieszczania tych podań przy wyprowadzeniu kontrataków, no to jest gość po prostu, którego musisz mieć na boisku, no jeżeli masz rzuty rożne. No umówmy się, ale po stałe fragmenty Kerka, rzuty rożne i tak dalej, to jest praktycznie w ostatnich meczach, kilku meczach, nie jednym czy dwóch, to jest za każdym razem pod bramką przeciwnika, no. Jakie Alvarez by nie był, jakie by bramki nie strzelał, to jeżeli chodzi o wykonywanie stałych fragmentów, to jest daleko w lesie za Kerkiem i 3 rzuty wolne. Aczkolwiek no dzisiaj ten strzał Frana naprawdę no, brakło bardzo mało i tutaj byśmy pewnie byli w innych nastrojach. Natomiast generalnie i statystycznie zakładam, że Kerk po prostu dałby nam dużo więcej w takich sytuacjach i dla mnie to w ogóle nikt mnie nie przekona do tego, że to jest dobra decyzja, żeby Kerka ściągać. Bo wystarczy wyjście spod pressingu, jakaś kontra, cokolwiek i on jednym podaniem potrafi uruchomić i stworzyć sytuację dla kolegów, którzy są bardzo często w mniejszości w ataku i muszą wychodzić 1-2 czy 2-4, a i tak strzeliliśmy dzisiaj z takiej sytuacji strzeliliśmy bramkę, więc no dla mnie to jest... Dlatego jak mówię, widzisz, ja nie mam dzisiaj poczucia w tym meczu, że trener zmianami pomógł drużynie. Ja nie mam takiego poczucia. Nie pomaga od dłuższego czasu. Także wiesz, dla mnie się Rondi zagrał bardzo przeciętne zawody i tak jak Andrzej wspominał, że chciał odważnie 2 napastnikami. No wiesz, może zagrać 10 napastnikami, to nie znaczy, że będziesz grał ofensywnie wtedy, tak? Ilość napastników na boisku, a gra ofensywna to są 2 różne systemy walutowe, jak mawiał klasyk, tak? Ja oczekiwałem, że przeciętny dzisiaj Rondi zostanie zmieniony przez Hamulicza, że Hamulicz będzie tym centralnym napastnikiem,
A tutaj zdjęcie tego Kerka, te bezproduktywne Łukowski z Gongiem, no te zmiany dzisiaj nam nie pomogły ewidentnie. Tak, no dla mnie osobiście, jeżeli Hamulić, a widać, że on wygląda lepiej, tylko że, bo on grywał na skrzydle, tak? I generalnie no to jest szybki zawodnik, on ma gaz i tak dalej, natomiast ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy on będzie grał w pierwszym składzie. Na pewno widać u niego dużo lepszą jakość piłkarską niż to, co prezentuje Rondisz, jeżeli chodzi przede wszystkim o technikę użytkową, o to, jak on operuje piłką, jakie decyzje podejmuje. Zwróćcie uwagę, przy tym strzale to był moment. Gość nawet się nie zastanawiał. To było bam. No tak, ale nie masz Patryk wrażenia, że się tak spytam, bo ja odnoszę takie wrażenie, że czasami trener myśliwiec próbuje być takim bratem łatą, jak to kiedyś mówiono, tak? Taki dobry dla wszystkich. I że ten Rondisz naprawdę to jest jego taki żołnierz, który haruje na tym boisku i tak dalej. Może piłkarski jest słabszy od Hamulicza, ale on teraz, mam wrażenie, że zafiksował się, żeby znaleźć miejsce i dla jednego, i dla drugiego, nie? A nie mam takiego przekonania, czy to jest z pożytkiem dla drużyny tak naprawdę. No nie jestem przekonany. Może trener mnie przekona, ta gra mnie przekona, natomiast na chwilę obecną ja jednak wolałbym, że jak schodzi jeden, to schodzi drugi. Niech chłopaki wypowiedzą na ten temat i od razu swoje zdanie powiem. Ja osobiście uważam, że Hamulić nie jest typem napastnika, który potrafi grać we dwójkę. Dla mnie albo gra Rondisz, albo Hamulić. Widzieliśmy to w pierwszym meczu Hamulicia, gdzie no wrócił po tej kontuzji oczywiście, gdzie pobił się z drzwiami, gdzie no było widać, że Hamulić to jest typowa dziewiątka. No jak dla mnie, nie rozumiem troszeczkę, dlaczego gra Rondisz, który marnuje no setki, a Hamulić, który od tak potrafi strzelić taki strzał, gdzie Tobiasz musi się tak wyciągnąć jak struna i bardzo mało brakowało, żeby to weszło. No i wracając, co chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, to no, zmiana Kerka powinna, jeżeli już faktycznie nie fizycznie nie nadrabia, co też troszeczkę powątpiewam, to zmiana powinna nastąpić, nie wiem, w 80 minucie, nie w 65. No. To jest ważna część meczu, gdzie jeszcze można coś zrobić. Ja mam w ogóle, powiem wam, wrażenie, że przypominam sobie tą zmianę Kerka, jak on schodzi i miałem wrażenie, że tam najazd był kamery na jego osobę i on tak trochę kręcił głową, tak jakby, no tak, przynajmniej tak. Ja odniosłem takie wrażenie, może my. Jakby nie był zadowolony generalnie z tej zmiany. Też grymas na jego twarzy się pojawił, takiego niezadowolenia. Ja tego nie zauważyłem, ale jeżeli tak jest, no generalnie ja sobie cenię trenera Myśliwca za styl gry i za to, jak to mniej więcej wygląda. Są rzeczy, które mi się podobają mniej, są które rzeczy podobają mi się bardziej, no to jest naturalne i normalne. Natomiast zmiany to jest dramat od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że no, jeżeli wchodzą oni, jeżeli znajdźmy kogoś innego za zmiany. Natomiast zmienianie najlepszego zawodnika w zespole to jest to tak jakbyś, ja nie chcę tutaj nas porównywać do Barcelony, ale mamy gościa, dawno temu w Lidze nie było człowieka, który potrafił tak operować piłką, który miał tak dobrze ułożoną nogę i który jednym podaniem potrafił uruchomić cały zespół do ataku. I to wiele lat nie mieliśmy takiego chłopa i uważam, że zdejmowanie go to jest tak jakby zdjął w Barcelonie Messiego często. Aczkolwiek oczywiście to jest przymrużeniem oka, natomiast To jest ucinanie mózgu całej kreacji w ataku, czy generalnie w wyprowadzeniu piłki, czy to spod pressingu. No właśnie, a propos do tego, co mówisz, to chciałem nawiązać, bo od razu mi przychodzi na myśl mecz w Lublinie z Motorem, tak? Zejście Kerka od razu spowodowało to, że nasza gra siadła z przodu, tak? Miałem wrażenie, że to jego zejście jednak trochę nas przyhamowało i też byłem zdziwiony tą zmianą, natomiast wtedy prowadziliśmy, tak, 4-2. Mieliśmy teoretycznie mecz pod kontrolą. Ja wtedy oczekiwałem, że wejdzie Marek Hanolce, który przytrzyma nam środek pola. Bardziej wzmocnimy ten środek pola, natomiast wiadomo, jak tam się sytuacja potoczyła, tam Ibiza zgłosił jakiś uraz i tak dalej. Tak samo powiem wam szczerze, nie wiem, co myślicie, ja dzisiaj byłem zaskoczony, że nie zagrał Hajlidzi. To jest... Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego to wynika. Chłop tutaj przychodził z mega papierami, umówmy się, jak na warunki ekstraklasowe.
Na razie ciężko mu się bardzo jest przebić do tego pierwszego składu. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale Hajryzi zagrał 120 minut w pucharze. No ale Mateusz Żyro też zagrał 120 minut w pucharze, prawda? Pamiętam, jak trener Myśliwiec definiował już Luisa Silva jako lewego obrońcę. A tutaj nagle, no, byłem zdziwiony, muszę przyznać, i też daje mi to do myślenia. Ja oczywiście też cenię trenera Myśliwca. Tak jak mówił Patryk, pewne rzeczy podobają mi się bardziej, pewne mniej. Lubię ofensywny styl i na pewno wolę trenera Myśliwca niż jakiegoś, nazwijmy to kolokwialnie, muratora, który by tutaj przyszedł, murował i tylko liczył na jakieś kontry. Taki styl zdecydowanie bardziej pasuje do DNA Widzewskiego i do tego, co ja chcę oglądać na boisku. Natomiast pewne rzeczy też mi się nie podobają, no i po to tutaj się spotykamy, żeby sobie o tym porozmawiać. No jesteśmy kibicami i mamy prawo sobie porozmawiać na różne tematy i dywagować. No dlatego tak jak mówię, no, to, że nie zagrał dzisiaj Marcel Krajewski, bo tutaj wcześniej przez któregoś kibiców też został wywołany do tablicy, jestem w stanie zrozumieć, gdyż to jest jeszcze bardzo młody chłopak, który no nie grał za bardzo na takim poziomie, więc on był wypruty mocno, uważam, po tym meczu pucharowym, więc to jestem w stanie zrozumieć. Natomiast no, jestem zaskoczony tym, że nie zagrał dzisiaj mimo wszystko Hajryzi. I no, też muszę wywołać jeszcze jedno nazwisko do tablicy, mianowicie Antyklimek. Zastanawiam się, co się dzieje, że Antka znowu nie ma w kadrze, tak? Czy on ma jakąś kontuzję, czy tutaj decydują jakieś aspekty typowo sportowe? No, mocno się zastanawiam, bo uważałem, że Antek to jest naprawdę piłkarz ze sporym potencjałem. To jest piłkarz rozwojowy, którego, jeżeli by umiejętnie prowadzić, może naprawdę być fajnym piłkarzem. Natomiast tutaj no, lampka czerwona mi się mocno zapala i no i zastanawiam się, czy ten Antek może, nie wiem, będzie jakimś drugim Michaelem Amajawem na przykład w przyszłości, czy coś takiego. No nie chciałbym bardzo. Natomiast no, to jest mocno, mocno kontrowersyjne i zastanawiam się, dlaczego tego Antka Andrzej też nie ma. Chciał coś powiedzieć. Widzę, że dołączył jeszcze na nowo. Cześć, Andrzej. Tak, ja bym powiedział, mamy teraz taką sytuację dosyć nietypową, myślę, w klubie, że nie ma kontuzji odpukać, no nie? W zasadzie oprócz Bartka jakichś takich drobnych urazów, jak teraz dzisiaj nie było Ibizy, to wszyscy są gotowi, zdrowi i chętni do gry, prawda? I to jest moim zdaniem wyzwanie dla trenera Myśliwca, bo on jest, co by nie mówić, młodym trenerem, jeszcze nie ma jakiegoś długiego doświadczenia, no i to jest taka sytuacja, którą musisz zarządzić, prawda? Gdzie masz i konkurencję w obronie, i konkurencję na skrzydłach, no bo wszyscy są zdrowi, tak? No wiadomo, jedni grają gorzej, drudzy lepiej, ale wszyscy są zdrowi, wszyscy chcą grać, nie? Więc no masz i to jest, myślę, taka rzecz, którą pewnie jeszcze słuchając wypowiedzi nawet trenera, on trochę stracił pewności siebie na ostatnich konferencjach, na briefingach, to się rzucało w uszy. Myślę, że to jest dla niego wyzwanie. I jestem ciekaw, jak sobie poradzi w końcówce sezonu, no bo odpukać kontuzji nie ma, zawieszeń zakatki nie ma i my mamy w zasadzie no, na kilku pozycjach konkurencję, tak? Jest Castrati versus Krajewski, jest jakaś tam konkurencja na skrzydłach, może nie najlepsza, ale istnieje. Jest ten Hajryzi, moim zdaniem on nie grał dlatego, Zizu, że on ma wiodącą prawą nogę, nie? Więc jak chcesz grać na pół lewego, to Silva ma wiodącą lewą nogę z kolei. Ale jest jakiś problem. No ja tak, zdaję sobie sprawę, Andrzej, zdaję sobie sprawę z tego, że on ma wiodącą tą nogę, natomiast no były już takie mecze, gdzie jednak grał, tak? Jak nie grał Ibiza, to grał Hajryzi, tak? Natomiast tutaj no zaskoczyło mnie, to muszę przyznać. Tak, ale ten facet ma potencjał, moim zdaniem on wcześniej czy później się przegryzie do składu, tylko oczywiście, wiesz, no jest pytanie za kogo i kiedy to się wydarzy. Natomiast tym Kerkiem tylko to nie jest tak, że uważam, że zagrał jakieś słabe zawody, po prostu moim zdaniem Myśliwiec go ściągnął dlatego, że chciał zmienić system i zmienił ten system, no i też chyba tych strat trochę miał, no jak popatrzyłem, to jest już na Sofie są statystyki za cały występ, no to miał 11 strat, nie? Więc okej, okay, no jak wrzuca, to wrzuca, no zgadzamy się, ja też jestem fanem no patrzysz na te staty, a ile miał tych piłek takich, wiesz,
otwierając. No, miał tą pierwszą w pierwszej połowie i przy bramce, no można powiedzieć, że to on tam chyba grał do sypka, no i jego jest bramka, nie? Więc występ ogólnie na plus. Dlatego dla mnie taki piłkarz jest bezcenny. On może mieć nawet generalnie, przepraszam, 20 strat, ale wiesz, jak ma jedno otwierające, które, po którym strzelasz gola, to jednak to jest wartość dodana. Ja oceniam pod względem piłkarskim. Oczywiście mógł mieć straty, natomiast bez niego widzę po prostu w kreacji leży. Tak, ja się zgadzam, ale wiesz, no jak podejmujesz strategiczną decyzję, widzisz, że Legia jest do walnięcia, bo nic nie grali na początku drugiej połowy, i chcesz grać na dwóch napastników, bo tam już kurwa Hamulić na tej ławce czeka, kiedy wejdzie, i chcesz grać 4-4-2, no to kogo zdejmujesz? No nie było... No tak, Andrzej, ale czy ilość napastników decyduje o tym, czy grasz bardziej ofensywnie, czy mniej? No moim zdaniem Rondyś już był bezproduktywny na boisku. No... no. Wiesz, no on jest facet, to wiesz, no, presowania, no. Nie będziemy, wiesz, zgadzamy się, nie? To nie jest facet, który wymyśli tutaj proch z przodu. Ma braki w technice użytkowej, zgadzam się. Natomiast, no, jeśli taka strategiczna decyzja zapadła, na ławce trenerskiej zapadła, no to Seba był jak gdyby naturalną ofiarą tej decyzji, prawda? I mógł mieć prawo być niezadowolony, tak? To znowu dla mnie to jest taka strategia, że to jest gość nie do zdjęcia. Ja to tak widzę przynajmniej, bo mimo tych strat, mimo jakichś tam roszad i zmiany taktyki, to jednak no, to jest gość, który w mojej ocenie jest jedną z niewielu postaci, która mam nadzieję, że taki będzie też hamulić, bo on też widzę, że potrafi z niczego zrobić coś. A takie mecze właśnie przeciągasz dzięki takim zawodnikom i takie jest moje zdanie. Aczkolwiek, no wiadomo, każdy to widzi inaczej. Ja rozumiem oczywiście zmianę taktyki, czy po prostu zmianę stylu gry podczas spotkania, że nacisk kładziemy na coś innego, tylko że jeżeli już robić zmiany, to na takich zawodników, którzy naprawdę wniosą coś do tej gry, a to niestety za tym nie idzie. No tak, tak. Skrzydła wyglądały dużo gorzej po zmianach niż przed zmianami, to się zgadzamy. Ostatnia rzecz ode mnie, tylko chciałem pochwalić. Dzisiaj fantastyczne zawody, relatywnie zagrał Kozłowski, naprawdę. Tak, tak. Bo z Górnikiem to był słaby występ, tam go na karuzelę wsadzili parę razy, a dzisiaj tam naprawdę grał przecież na Chodynę, który jest w gazie, który tam się wymieniał pozycją, już nie pamiętam z kim, ale generalnie czapką nakrył Chodynę w tym meczu, także zamknął. Ja muszę ci powiedzieć, że uważam, że na chwilę obecną Samuel Kozłowski to jest najlepszy nasz transfer letni, bezapelacyjnie. To jest chłopak, który nam dał jakość na tej lewej stronie, zdecydowanie większą niż mieliśmy do tej pory. No i uważam go zdecydowanie na tą chwilę za najlepszy nasz transfer. Natomiast no, ostatnio nawet popełniłem takiego tweeta, bo sobie policzyłem, ilu my tych piłkarzy sprowadziliśmy w ostatnich dwóch okienkach i troszeczkę lampka mi się zapaliła, bo ta ilość jest dosyć spora, bodajże 12 czy 13 zawodników sprowadziliśmy, 13, trzech bramkarzy oczywiście, natomiast 10 zawodników z pola, no i tak regularnie, no to tak gra dwóch, tak bym powiedział, bo Kastraty jest rotowany z Krajewskim cały czas, Łukowski też nie wywalczył sobie podstawy, więc reszta jest w rotacji, a regularnie gra dwóch, na dwa okienka transferowe i 13 sprowadzonych zawodników, w tym trzech bramkarzy oczywiście podkreślam, gra Gikiewicz i Kozłowski regularnie, więc no, na razie muszę przyznać, że to wygląda dość słabo. No, liczę oczywiście, że tutaj coś się może wydarzyć, zmienić, no, natomiast oceniając na tu i teraz, no, to wygląda no, bardziej niż przeciętnie, gorzej. Gra dwóch, jest zero kontuzji wśród nowych transferów, a w wewnętrznych gierkach treningowych rezerwowi leją podstawę. No tak, tak, tak. Tak było przed meczem pucharowym w Zielonej Górze, gdzie zrobiona została gierka. Możemy tutaj zdradzić takie zakulisowe historie i rezerwowy skład no, zlał ten pierwszy. No. To też daje do myślenia trochę. No tak, tak. To właśnie jest to, o czym mówimy, nie? Wszyscy chcą grać, wszyscy są zdrowi. To jest sytuacja, z którą młody trener trochę sobie nie radzi. To jest natomiast wyzwanie. Wiesz, no słuchaj, jeżeli, jak to mówił, wiesz, nasza legenda Zibi Boniek, jak chciałeś rower, to pedałuj, wiesz, i nie możesz być zupą pomidorową, żeby cię wszyscy lubili. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że dobry trener to musi budzić w piłkarzach
takie uczucie między zachwytem a strachem, wiesz. No, no nie zrobisz wszystkim dobrze w drużynie, wiesz. Zawsze będzie grupa niezadowolona, która nie będzie grała. Zawsze będą piłkarze w kadrze, którzy będą uważali, że oni nie grają, ale nie są gorsi od tych, którzy grają, a nawet są lepsi. Wiesz, każdy piłkarz ma ego swoje duże, tak? To jest taka, jak ktoś, jak kiedyś powiedział Franek Smuda świętej pamięci, to jest taka banda skurwysynków, gdzie każdy myśli, że jest lepszy od drugiego i nikt nie czuje się gorszy, więc no tutaj, tak jak mówisz, Andrzej, no to jest duże wyzwanie dla trenera, który stawia dopiero swoje pierwsze kroki na takim poziomie rozgrywkowym i w tak dużym, wymagającym klubie jak Widzew, co by nie gadać. Może my jesteśmy w tej chwili przeciętniakiem, średniakiem, natomiast cała otoczka, która jest wokół Widzewa, historia tego klubu i przede wszystkim kibice, no wymagania są tutaj spore, jakby nie patrzeć, i no to jest duże wyzwanie, żeby to wszystko jakoś poukładać, tak, żeby ta maszyna trybiła. No ja wychodzę generalnie z założenia, że dzisiaj ten mecz był naprawdę przyzwoity w naszym wykonaniu, nawet więcej bym powiedział niż przyzwoity. Natomiast wiecie, panowie, no to jest tak, że ten mecz będzie miał wartość jakąś, jeżeli my będziemy potrafili w następny weekend wygrać Zagłębiem u siebie, tak? Bo tak jak tutaj zostało wspomniane wcześniej, teraz teoretycznie słabsi rywale na rozkładzie, natomiast wiecie, no z Koroną też mieliśmy wygrać, a wiadomo jak się skończyło. Ja cały czas twierdzę, że my jesteśmy w tej chwili taką drużyną, która potrafi zaskoczyć i wygrać mecz, którego się nikt nie, by nie spodziewał i przegrać mecz, który każdy by oczekiwał zwycięstwa. I tak samo właśnie porównuję Rondicza jako napastnika, tak? Uważam, że to jest taki żołnierz myśliwca i jestem pod wrażeniem w ogóle dorobku jego bramkowego i tak dalej. Natomiast no to też jest piłkarz no, totalnie nieobliczalny. On ci strzeli właśnie bramkę z niczego, tak jak w Lublinie, a nie strzeli czterech patelni od Kerka na przykład. No właśnie. Teraz zacznie się pisanie i gadanie o tym, ile to punktów zdobyliśmy w tym sezonie pod wodzą Myśliwca versus poprzedni sezon pod wodzą Niedźwiedzia. I ja pamiętam, była taka sytuacja, że mieliśmy taki szpital w zespole. Nie pamiętam, z kim graliśmy, ale to był ten mecz, kiedy Kwiatkowski zagrał na stoperze. Z Pogonią. W debiucie. Z Pogonią w Szczecin. Tak, i tam było chyba zwycięstwo, tak? Wygraliśmy tam ten mecz, tak? Czy co tam było, remis? Nie, przegraliśmy. Pogoń to jest jedyna drużyna, z którą od awansu do Ekstraklasy nie byliśmy w stanie wygrać. Nie, to był inny mecz, bo to było zwycięstwo z Kwiatkowskim na stoperze. No dobra, może... No Kwiatkowski zagrał tylko w jednym meczu, Kwiatkowski zagrał, Andrzej, w lidze z tym właśnie, z tą Pogonią w trzeciej. Okay, to może mylę w takim razie, no spoko. To w każdym razie jest jak jest, trzeba być dobrej myśli, myślę, że to są takie dwa mecze, gdzie już musimy zapunktować, bo to nie ma... Teraz już nie ma excuse, no jest postęp grzewny. No jesteśmy trochę pod ścianą punktowo. Punktowo jesteśmy na musiku, mam wrażenie, niestety. No przede wszystkim, no przede wszystkim jak żeśmy dali dupy u siebie w dwóch meczach, no to niestety jadąc do Warszawy liczymy na cud. Akurat ten cud był blisko, bo znaczy cud. Ja myślę, że to też chciałem powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy, że w takich meczach jak właśnie teraz z Legią, czy ten mecz u siebie z Legią, czy który wygraliśmy 1-0, to pokazuje też, jaki my zrobiliśmy progres, bo możemy narzekać, wiadomo, że każdy chce, żeby Widzew grało mistrzostwo, żeby był najlepszym klubem w Polsce, żebyśmy byli cały czas do przodu, żebyśmy się rozwijali, nie stali w miejscu i tak dalej, żeby transfery były udane. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, i ja to na przykład widzę, że jednak to już jest kolejny sezon w Ekstraklasie i już widać, że ten zespół jest zupełnie innym zespołem niż jeszcze dwa lata temu. Dzisiaj jedziemy na Legię i mimo, że nas skazują na porażkę, to my gramy jak naprawdę taki stuprocentowy zespół z Ekstraklasy. Jakby to nie brzmiało, jakby tego nie powiedzieć, to po prostu widać, że poniżej pewnego poziomu już nie zejdziemy. Oczywiście przegrywamy z Koroną, przegrywamy z Górnikiem u siebie, natomiast chodzi mi o to, że w tych ważnych meczach dla nas, dla kibiców potrafimy zagrać i potrafimy się pokazać z dobrej strony, a wiemy jak to bywało w poprzednich latach, jak graliśmy z Lechem, jak graliśmy z Legią, jak to wyglądało generalnie i bardzo, bardzo, bardzo dawno lat, bardzo dużo lat minęło od momentu, kiedy ten Widzew potrafił nawiązać tą walkę z tymi zespołami, które dla kibiców są ważne, jeżeli chodzi o pojedynki, ale też czysto piłkarsko z tymi firmami, które na dzień dzisiejszy są finansowo poza naszym zasięgiem.
i raczej to się szybko nie zmieni. Dla mnie to też jest na pewno duży, duży plus, bo jednak to... No jest różnica, masz rację, tak. A znowu, a zarazem pokazuje to, wiesz, że jak też niewiele brakuje, może ze 2-3 lepsze ogniwa w tej drużynie i można by było, wiesz, bić się o no zupełnie tak, inne to cele, mam wrażenie. Rozmawialiśmy kilkukrotnie, że tutaj tak naprawdę w tej drużynie nie potrzeba 1000 transferów, żeby ten zespół nagle grał o mistrza, bo ja jestem zdania, że do każdej formacji dajesz po jednym klasowym zawodniku typu Kerk i dajesz dobrą dziewiątkę, przede wszystkim środkowego obrońcę, naprawdę prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, w którym pewnie miał być Khairizi, nie rozumiem, czemu on nie gra, albo nie wiem, gdzie tam jest problem, na pewno skrzydła, to w ogóle tutaj to jest dramat od dłuższego czasu, od momentu, kiedy Pawłoś... Które miały być naszym, przypominam, tutaj topową formacją i tutaj był taki języczek uwagi w tym letnim okienku, a w tej chwili mam wrażenie, że na tych skrzydłach mamy kłopot bogactwa, ale nie jakościowy, tylko ilościowy tak naprawdę. Bo ja cały czas, całe życie wychodziłem z założenia, że lepiej jest zrobić 4 transfery, ale konkretne jakościowe, niż 8 przeciętnych tak naprawdę. Nie, no to jest generalnie no, temat rzeka. Dla mnie to też jest mocno, mocno niezrozumiałe. Nie zgadzam się z tym, jak z tą polityką transferową. Uważam, że jest kiepścizna i fajnie by było, gdybyśmy w końcu wyszli na prostą w tej tematyce przede wszystkim, no bo moim zdaniem nie przystoi aż takiego regresu zrobić, jeżeli chodzi o ten transfer, bo naprawdę jak się przyjrzycie, to ten Kozłowski to tak naprawdę to jest gość, który no, wniósł dużo jakości, nie ma co mówić, chłopak, ja o tym zapomniałem kompletnie, zapomniałem go pochwalić, a może tak, ale tutaj... Silny, zdecydowany koń do biegania sobie, no, przede wszystkim. W ogóle sobie nie daje jakoś kaszę dmuchać praktycznie każdą przepraszam, praktycznie każdą sytuację walczy do końca. Chociażby w tej sytuacji z tym potencjalnym karnym dla Legii. No gość ogólnie poszedł, wepchnął się przed zawodnika Legii zdecydowanie. No w ogóle nie ma o czym mówić. To jest gość, który dobrze, Patryk, to widzę, że są z nami kolejni kibice. Nie wiem, kto by chyba. Greg Marian, tak, także zapraszamy. Servus. Dobry wieczór, cześć. Pozdrawiam was z Irlandii. Kibicuję Widzewowi od 91 roku, czyli jak miałem 6 lat. I syna i córkę zaszczepiłem. Akurat w tym momencie akurat córka jest w szpitalu razem z moją żoną. Ale to abstrahując od tego, patrząc na ten mecz, wydaje mi się, że delikatnie trener odchodzi od tego, co było mówione. Bo tak, wydaje mi się, że dobrze, zagraliśmy czwórką obrońców i tak dalej, ale skrzydeł brak. Dlaczego zmieniamy Kerka? Kiedy grał naprawdę dobre zawody. Rondić, tak jak powiedzieliście. Rondić do zmiany. Hamulić wchodzi, zero. Cybulski, tragedia. Powiedzcie mi, gdzie robimy błąd? Bo według mnie, no to błąd już poszedł wcześniej, że Daniel Myśliwiec zatracił się w swojej koncepcji. Już nie mówiąc o tym, co wyprawia dyrektor sportowy. Gong to jest po prostu pomyłka. No wiesz, Grzegorz, piłka czasami uczy pokory. Musisz zmutować mikrofon, Grzegorz. O, bo był przegłos. Wiesz, piłka czasami uczy pokory i tak jak mówiliśmy o tych transferach, tak? Na chwilę obecną wygląda to no, mocno przeciętnie, żeby nie powiedzieć, że bardzo słabo. Natomiast no, jeszcze się wstrzymujemy jakimiś radykalnymi ocenami, bo czasami może się coś jeszcze wydarzyć takiego, że nas zaskoczy. Co mówiłeś, że Cybul. No wiesz, ja na Cybula zawsze biorę taką poprawkę, że to jest 18-letni młody chłopak, który stawia pierwsze kroki. Uważam, że dzisiaj zagrał naprawdę dobre zawody. On oczywiście czasami może irytować tym, że ta decyzyjność w tych momentach kluczowych zawodzi, szwankuje i tak dalej. Natomiast wiesz, no ja zawsze patrzę z
z przymrużeniem oka przysłowiowym na takich młodych chłopaków, szczególnie naszych tutaj Polaków. I mam do nich dużą wyrozumiałość, dużo na pewno dużo większą niż do piłkarzy typu Gong czy Castrati, tak? Bo jeżeli sprowadzasz gości jakichś tam już ukształtowanych, za niektórych płacisz jak na nasze możliwości niemałe pieniążki, no to ja od nich oczekuję, żeby oni byli wartością dodaną tej drużyny i wzmocnieniem z marszu praktycznie, tak? Oczywiście mogę im dać jakiś czas aklimatyzacji i tak dalej. Natomiast no, nie potępiam młodego chłopaka, bo uważam, że to jest nasza przyszłość, tak? I jemu trzeba dać szansę. Ja przypominam wam wszystkim, jak Michael Ameja wyglądał. Pewno też wielu z was irytował na początku, a zobaczcie, gdzie dzisiaj jest Michael Ameja. Dzisiaj Michael Ameja jest z reprezentacji Polski, tak? Więc ja podchodzę z wyrozumiałością do tych młodych Polaków, tym bardziej, że uważam, że te proporcje w naszej drużynie mocno zostały zachwiane w ostatnim czasie i jest za mało kluczowych Polaków w tej drużynie i mam takie wrażenie, że ta wajcha za mocno poszła w kierunku przeciętnych obcokrajowców. Ale w ogóle słucham kontekście skrzydeł. Pełna zastanawiam się, czy największym błędem w ognie transferowym nie było pożegnanie Cyganiksa. No wiecie, Cyganiks... To był piłkarz, który generalnie jako lewy obrońca wyglądał mocno przeciętnie, natomiast przypominam, że on nie przychodził do Widzewa jako lewy obrońca, bo on przychodził do Widzewa w koncepcji jeszcze trenera Niedźwiedzia jako wahadło, tak? A tak naprawdę trzeba przyznać, że Cyganiks to jest po prostu urodzony skrzydłowy, lewoskrzydłowy. I dzisiaj faktycznie, jakby się tak głębiej zastanowić nad tym, gdyby ten Cigi został w Widzewie i odgrywał rolę tylko skrzydłowego i trener Myśliwiec by go widział na skrzydle, no to faktycznie, no przy tym naszym ubóstwie, że tak to nazwę, na skrzydłach, które na razie wyglądają mocno średnio i chimerycznie, to mógłby być naprawdę wiodącym skrzydłowym w tym układzie trenera Myśliwca. No ale wiecie, Cygi nie ma, za Cygę dostaliśmy jakieś tam pieniążki, już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, natomiast uważam, że te skrzydła no, są jakimś tam oczywiście naszym problemem. Tak jak tutaj wspominałem wcześniej, zapowiadane były, że to ma być właśnie kluczowa formacja w naszej drużynie, w tej układance trenera Myśliwca i one miały być najbardziej wzmocnione. Natomiast na chwilę obecną no, to wygląda tak, że te skrzydła no, ilościowo są bardzo dobrze obsadzone, natomiast jakościowo pewno mamy jakieś tam zastrzeżenia spore. Tutaj się Greg powiedział odnośnie dyrektora sportowego i Gonga. No tutaj jakby ja byłem wcześniej fanem, jeżeli chodzi o transfer, ponieważ no chłop miał papiery, no wcześniej występował na tej pozycji, jeżeli dobrze pamiętam, Portugalczyk, Jezus, jak on miał nazwisko? Nunes, właśnie. Fabio Nunes. Dziękuję. Nunes, no i w statystykach wyglądał o niebo lepiej. No to już też nie jest troszeczkę wina Wichniarka w tym, że no nie wypalił, no takie rzeczy się zdarzają. A co do sprzedaży Cygiego, no wykorzystali moment, mieli dostać za niego pieniądze, dostali i po prostu chcieli wymienić na kogoś lepszego. No niestety się nie udało, co nad czym również ubolewam. A i ja się tylko odniosę do jednej szybkiej rzeczy, której wspominaliście. No Kozłowski to dzisiaj top na lewej obronie i jeszcze dawał nam sporo w ataku. No pierwsza połowa, no to gdzie ten jeden rajd, który się prawie zakończył bramką, no coś fenomenalnego. No tak, Samuel, to już wspominaliśmy, że no przynajmniej dla mnie to w tej chwili jest transfer numer jeden letniego okienka i zdecydowanie go oceniam najwyżej. Wbrew pozorom Kuba Łukowski ma najlepsze statystyki, tak, bo mimo to, że on jest ciągle rotowany i rzucany po tych pozycjach, raz gra na prawej, raz gra w środku, raz gra na lewej. Chyba raz mu się zdarzyło z Górnikiem zagrać na lewej stronie pomocy. To uważam, że to jest urodzony jednak lewoskrzydłowy. Ja bym dał mu szansę na tym lewym skrzydle w kilku meczach, bo wiecie jak to jest. Czasami jest bardzo ciężko, jak nie grasz regularnie, zostajesz rzucany po tych pozycjach, wchodzisz raz z ławki, raz w podstawie. Ciężko jest złapać taki rytm meczowy. I uważam, że ten Kuba zasługiwałby na jakiś dłuższy kredyt zaufania. Natomiast wiemy, że też musimy być młodzieżowcem, prawda? I Cybul tą lewą stronę zabetonową. Wiecie co? Ja bym tak chciał wtrącić jeszcze, jeśli mogę.
popatrzcie, jak myśmy grali pięknie od początku sezonu. I nagle coś się stało, że za przeproszeniem w cudzysłowie się wiadomo, co się stało. Powiedzcie mi, dlaczego mamy taki bałagan w środku szatni, jeżeli trener mówi, że no nie trenujemy na maksa. Jeżeli my chodzimy do pracy, tak? Każdy z was. No to jeżeli my nie będziemy wykonywać swoich obowiązków służbowych, no to nas zwolnią, tak? No tak, niestety bywa. I właśnie o to mi chodzi. Powiedzcie mi, kto popełnił błąd? Czy dyrektor sportowy, czy pion zarządzający, czy Daniel Myśliwiec? Jak zawsze byłem za Danielem Myśliwcem, bo on miał, fajnie grał i tego, ale naprawdę pogubił się. Jeżeli szatnia rozpieprzona, jeżeli od środka tam dosłownie idzie tak, jak w mojej poprzedniej firmie, w której pracowałem, gdzie ja powiedziałem, że dobra, to nie będzie tak, jak wy będziecie chcieli, tylko ja chcę jeździć. A oni nie będzie jeździł. No to powiedzcie mi, jak to jest? Znaczy wiesz, Greg, no na to składa się wiele składowych, tak? Trener myślę, że ostatnio no, dosyć mocno to i dogłębnie wyjaśniał, co te jego słowa po górniku miało tak naprawdę znaczyć, wiesz. Jak słuchałeś konferencji, to on tam dosyć tak obszernie opowiadał o tym i nawet na konferencji teraz ostatniej przed Legią jeszcze tłumaczył te swoje słowa. Natomiast tak jak mówię, no, z radykalnymi ocenami musimy się wstrzymać, wiesz, no piłka to nie jest zakład, gdzie wstawisz, wiesz, maszyny, otworzysz produkcję i będzie ci to szło, no to jest wiele składowych, to jest praca na żywym organizmie i czasami coś się potrafi, no, kolokwialnie mówiąc, wykrzaczyć, no natomiast no, z radykalnymi ocenami trzeba się wstrzymać, bo tak jak mówiłem, no piłka uczy pokory i czasami my lubimy przedwcześnie, wiesz, radykalne jakieś oceny wygłaszać, tak? Ja zawsze powtarzam, jak oceniam coś, to zawsze podkreślam na czerwono, że to jest ocena na chwilę obecną. Nie oceniam tego radykalnie, że na pewno coś tam nie wypaliło, czy coś się nie uda. Mógłbym teraz powiedzieć na przykład, nie wiem, o Hilarym Gongu, tak? Na chwilę obecną oceniam, że ten transfer jest niewypałem. Natomiast nie oceniam tego jeszcze radykalnie, daję sobie jeszcze czas, żeby zobaczyć w dłuższej perspektywie, tak, tego Hilarego, czy on wypali, czy on nie wypali, bo tak jak mówię, no piłka potrafi nauczyć pokory i może być tak, że na wiosnę ten Hilary będzie objawieniem, wszyscy będziemy przecierali oczy i mówili wow, nie, co to za gość, nie, co się z nim działo na jesieni, że on wyglądał tak słabo, a na wiosnę wygląda fenomenalnie, tak, więc to trzeba na wszystko patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej na pewno. Natomiast, tak jak tutaj już wspominaliśmy, no trener Myśliwiec to jest też trener, który się uczy. To jest też bardzo młody trener, który stawia swoje dopiero pierwsze kroki. No ile on jest w tej ekstraklasie? Półtora sezonu raptem. Więc on też się uczy, on też ewoluuje na pewno, będzie się rozwijał. No dla mnie na pewno trener to nie jest największy problem Widzewa w tym momencie. Uważam, że to jest najmniejszy problem Widzewa w tym momencie. Już kiedyś zwalnialiśmy Janusza Niedźwiedzia i pewno wielu myślało, że to będzie lekarstwo na całe zło. To nie jest tak, że tutaj teraz by ktoś chciał zwolnić Myśliwca i przyjdzie trener XYZ i będzie miał czarodziejską różdżkę, którą dotknie tą drużynę i nagle wszystko się zmieni o 180 stopni. No nie, no tak to nie działa. No nie ma trenerów cudotwórców. I ja tak jak wspominałem, trener Myśliwiec podoba mi się pod wieloma aspektami, natomiast mam jakieś zastrzeżenia, rzeczy, które mi się nie podobają, ale to jest naturalne, no po to się tutaj spotykamy, żeby sobie o tym podyskutować. Mam wrażenie, że trener Myśliwiec to jest też inteligentny gość, który potrafi wyciągać wnioski, na to po prostu liczę. Zobaczymy, jak to dalej będzie się układać. Dzisiaj ten mecz na pewno z Legią wlał w nasze serca jakąś lekką nutkę optymizmu. Natomiast tak jak tutaj wspominałem wcześniej, no żeby potwierdzić, że ta nasza dyspozycja zaczyna się polepszać i lepiej wyglądamy, no to musimy wygrać w następnej kolejce z Zagłębiem w sercu Łodzi bezapelacyjnie.
żeby pokazać, że ten Widzew będzie szedł do przodu i punktowo to musi wyglądać lepiej, bo tak jak mówimy, no, to punktowo wygląda na razie tak sobie, natomiast teraz przed nami są mecze, które no, fajnie by było za trzy zapunktować i dać tej drużynie dodatkowy impuls i kopa, a tak jak mówię, ocenimy, wstępne jakieś oceny na pewno będziemy mogli wygłosić w przerwie między teraz rundami, zakończy się runda jesienna, będzie można wstępnie jakoś to ocenić, a tak naprawdę dopiero na koniec sezonu będziemy mogli wygłosić jakieś radykalne oceny i ten sezon tak z pełną odpowiedzialnością i w 100% sobie ocenić, bo piłka, mówię, uczy pokory i czasami można mocno się zaskoczyć. Zizu, jasne, ja się z tym zgadzam, tylko powiedz mi, dlaczego my na początku sezonu wyglądaliśmy jak taki pitbull w klatce, a teraz wyglądamy jak taki, za przeproszeniem, lew, któremu obcięli całe, proszę ciebie, z tyłu głowy pazury. To wiesz, i do tego jaja. To jest najgorsze. I najbardziej boli mnie to, jeżeli Kerk, który był naprawdę zawodnikiem meczu oprócz Gikiego, dlaczego go zmieniamy w kluczowym momencie? No wiesz, Greg, no, słuchaj, no, moim zdaniem nasza drużyna i w ogóle cały klub jest na etapie, wiesz, rozwoju jakiegoś tam, tak? To jest normalne, że my będziemy mieli wahania formy. My nie jesteśmy taką drużyną, która by była w stanie być powtarzalna w jakimś dłuższym obszarze czasowym, która by była w stanie, wiesz, grać na jakimś równym poziomie. My będziemy mieli wahania formy, będziemy mieli tą sinusoidę. Ja uważam, że my jesteśmy w tej chwili, no to co powiem, to pewno jest bolesne dla wielu, ale prawdziwe niestety i trzeba się z tym pogodzić, że widzę w tej chwili jest przeciętnym klubem ekstraklasowym. Ja przed sezonem obstawiałem nasze miejsca w przedziale 6-10 i dalej się tego trzymam, tak? I moim zdaniem skończymy między 6 a 10 miejscem. Jeżeli by się udało zrobić coś wyżej niż 6, to będzie dla mnie naprawdę wow, wielkie. Jeżeli byśmy mieli skończyć poniżej 10, no będzie dla mnie to duże rozczarowanie. A natomiast, no, tak jak mówię, stawiam na miejsca 6-10, tak stawiałem przed sezonem, dalej się tego trzymam. Uważam, że jesteśmy drużyną, która może wygrać mecz, którego się nie spodziewaliśmy, tak jak to miało już miejsce w tym sezonie, pokonaliśmy Lecha, pokonaliśmy Krakowie, która jest bardzo mocno rozpędzona w tym sezonie, a przegraliśmy na przykład, nie wiem, z Koroną Kielce, gdzie pewno wszyscy, idąc na mecz, czy zasiadając przed telewizorem, oczekiwali zdecydowanych 3 punktów, tak? I my jesteśmy taką drużyną, którą... Panie Masz, jeżeli coś nie idzie, to nie ma alternatywy, żeby mecz... Panowie, musicie zmutować mikrofon, bo tak naprawdę mecz chociażby z Górnikiem pokazał to, że nie czarujmy się, ale... Nie czarujmy się, ale oni dużo, że tak powiem, biegali, kręcili się w kółko, Górnik zamknął im strefy i nic z tego nie wynikało. No tak, tak, no mecz z Górnikiem uważam za najsłabszy nasz mecz, obok chyba meczu w Szczecinie z Pogonią. To był mecz, w którym po prostu nie dojechaliśmy na ten mecz, nic nam nie wychodziło, wyglądaliśmy przesłabo w tym meczu, tak samo jak w Szczecinie. No, po meczu w Szczecinie pisałem na Twitterze, że no po prostu nie dojechaliśmy, nie wysiedliśmy z autokaru w tym Szczecinie i to samo było z Górnikiem. Dlatego tak mówię, nam się będą, panowie, takie mecze zdarzać. To jest, my jesteśmy w tej chwili taką drużyną, tak jak mówię, która potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie i wygrać takie mecze jak z Lechem czy z Krakowią i zaskoczyć bardzo negatywnie i przegrać taki mecz jak z Koroną czy z Górnikiem u siebie, tak? Czyli generalnie jesteśmy taką reprezentacją Polski, która potrafi wygrać z Turcją, ale potrafi przejebać ze słabszymi. Generalnie jesteśmy przeciętnym. Przeciętną jesteśmy drużyną, jesteśmy przeciętniakiem w tej chwili. Tak, i tu się z tobą zgodzę. Pełna zgoda.
bo lepiej tonować emocje, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale co mnie boli, na przykład jak był mecz z Koroną, to po prostu, a już nie wspomnę o tym, co zrobiliśmy w Zielonej Górze. To był kryminał. No tak, ten Puchar Polski to jest, można powiedzieć, inna dyscyplina sportu, nie? Już tych drużyn odpadało sporo ekstraklasowych i generalnie ciężko się gra z tymi drużynami, no, natomiast no, nie ma o czym gadać, no zagraliśmy piach w tej Zielonej Górze i nie ma o czym gadać, no najbardziej cieszy, wiadomo, awans, tak? Awans się liczy, jesteśmy w następnej rundzie. Jasne, jutro pewno ale teraz wam wrócę jeszcze do sytuacji tej, gdzie według mnie VAR powinien interweniować dzisiaj, że powinniśmy mieć rozpatrywanego karnego. Co wy na ten temat? No to mówiliśmy już na początku, pewno sobie tam odsłuchasz, że bo to tak na dwoje babka wróżyła. No ciężko powiedzieć, te powtórki nie były, wiesz, ze wszystkich kamer. Ja miałem wrażenie, że mógł być, tutaj Patryk, wiesz, mówił, że według niego nie, pewno, wiesz, te opinie są skrajnie różne, natomiast żeby się wypowiedzieć o tym w jakiś sposób kategoryczny, no to by trzeba było zobaczyć te powtórki, wiesz, bardzo mało nam to na temat. Mi o to chodzi, tylko dlaczego tak, VAR interweniuje w Pucharze Polski, a nie interweniuje tutaj sędzia, no... Trzymajmy się jakichś standardów, tak? No tak, ale widzisz, to też poruszaliśmy już, że ci sędziowie, to wiesz, sobie czasami gwiżdżą tak, jak im się podoba, tak? Czasami przecież mamy takie przykłady w meczach ligowych, że są bliźniacze sytuacje praktycznie. Jedna jest interpretowana w taki sposób, druga jest w zupełnie inny, więc no tutaj są duże kontrowersje w niektórych sytuacjach i oczywiście kibic ma prawo być głupi, no, po prostu zgubić czasami. Ale mylimy też trochę kwestie z bardzo prostej przyczyny, bo VAR ma wspomagać sędziego, natomiast głównym jakby decydentem jest sędzia. Jeżeli sędzia jest przekonany o swojej decyzji, wcale nie musi korzystać z VAR-u. Chyba, że dany VAR zobaczy ewidentny błąd sędziego. W takiej sytuacji ma prawo zainterweniować. Inaczej to sędzia prowadzi mecz, więc on odpowiada za grę na boisku. Panowie, wiecie co, to ja wam wrócę do tego, co graliśmy za Janusza Niedźwiedzia i wtedy ręką zagrał, pomógł sobie i padła bramka dla Legii. Dlaczego wtedy VAR nie interweniował? To jest to samo. No tak, no wiesz, to już wracamy do prehistorii. Faktycznie w tym meczu w Łodzi masz na myśli. Jest to samo i nie jest to samo, bo według przepisów, co nawet Markiniak wyjaśniał, puścił grę w myśl przepisów, dlatego VAR nie interweniował. Z tej przyczyny. Markiniak jasno wyjaśnił, mogło nam się to nie zgadzać. Ja też byłem wkurwiony wtedy, będąc na trybunach, na tą decyzję. Natomiast on powiedział wprost, że jeżeli była to ręka, która nie była bezpośrednio przed strzeleniem, przed stratą bramki, to akcja była puszczona, natomiast też to była ręka, która była najpierw odbita, bodajże chyba od murawy czy od ciała i dopiero w niego, dlatego on to puścił. A w myśl przepisów Markiniak zachował się prawidłowo, przez co VAR nie interweniował. Wiecie, jak to jest, panowie, no kontrowersje w piłce są, były i będą i tego nie zmienimy, to jest część gry, element gry. Nie, no to wiadomo, ale słuchajcie. Jeżeli idziemy w przepisach i tak dalej, no to dlaczego dzisiaj właśnie, tak jak interweniował w polu karnym, dzisiaj nie dostaliśmy dostatecznie dużo powtórek, żeby to móc jednoznacznie określić. Dobra, panowie, już jest
Już jest po północy, będziemy tutaj sobie powoli kończyć, bo pewno każdy jutro ma tam swoje obowiązki. Tak, Patryk, jesteś w ogóle? Zasnąłeś tam? Jestem. No. Będziemy sobie kończyć. Możemy sobie tak podsumować, że na pewno zostaje nam duży niedosyt po tym meczu. Mogliśmy coś ugrać w tym meczu. Na pewno ten jeden punkt był spokojnie w naszym zasięgu. I szkoda wielka. Natomiast też no, możemy wlać trochę nadziei w te serca kibiców widzewskich, że ta gra dzisiaj naprawdę wyglądała no, nawet ciut więcej, bym powiedział, niż przyzwoicie. I jeśli piłkarze będą potrafili podtrzymać tą dyspozycję z dzisiejszego meczu i taki poziom zaangażowania i cech wolicjonalnych do tego dołożyć, jak to wyglądało dzisiaj, to może za tydzień będziemy się wszyscy razem cieszyć w końcu z trzech punktów i to zacznie iść w dobrym kierunku, bo troszeczkę żeśmy się przycięli punktowo, natomiast miejmy nadzieję, że od tego meczu następnego w sercu Łodzi, który nas czeka już niedługo z Zagłębiem, te punkty zaczną nam znowu rosnąć na naszym koncie i to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało, bo szkoda by było, żebyśmy ten mecz, który troszeczkę wlał nadziei w nasze serca, zaprzepaścili. Więc liczę tutaj zdecydowanie na zwycięstwo z Zagłębiem w następnej kolejce. No i co? Jutro pewno wszyscy usiądziemy i będziemy ściskali kciuki za jakieś fajne losowanie w następnej rundzie Pucharu Polski. Tak, tu żeśmy rozmawiali z Patrykiem. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby to były derby Łodzi. Dziękujemy Wam za obecność, dziękujemy Wam za zabieranie licznych głosów. Z naszej strony obiecujemy powrót, regularność i co, słyszymy się przy następnej okazji. Kiedy to będzie, to okaże się w najbliższym czasie, ale fajnie na pewno byłoby zaprosić jakiegoś gościa. Dziękujemy, dobrej nocy i słyszymy się niebawem. Pozdrawiam. Irlandia pozdrawia, trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, pozdrawiamy wszystkich.